taki KPV, chuj wie co, to wszystko kurwa leci przez tą krew, nie? No i ja się brzydzę takiego faceta, żeby się w ogóle go nawet dotknąć, nie? No tak mówię między nami, nie? No bo to trzeba jakoś tak podchodzić z wyobraźnią, nie? Ja sobie zawsze takich chłopaków wyszukiwałam, co mieli mało jakichś doświadczeń seksualnych i żeby mnie nie mogli czymś zarazić. Ale niestety okazywało się, że oni potem na jakieś dziwki chodzili i w ogóle ten Marek, mój były mąż, nie? Że sobie wyszukiwałam takich spokojnych chłopaków gdzieś tam ze wsi, co wiesz. Nigdy z nikim nie byli, ale jak mnie poznawali, no to zaczęli, która jest godzina? Zaczęli chodzić na jakieś tam podboje, nie? I już nie byli tacy bezpieczni. No ale psychotrop, no to już w ogóle, wiesz. Nie, ale on od samego początku, odkąd go poznałam, to kurwa, nie? Nie, musiałabym tak zrobić, żeby w ogóle na przykład nie wypowiadać się na jego temat, udawać, że go nie ma, nie? Bo tak go strasznie denerwuje, jak coś tam mówię z żalem, nie? Odciąć się od tego, nie znam faceta, nie? No. Ktoś tam mówi coś o nim, a ja mówię na inny temat, że ładna pogoda, że dziki karmiłam. Słuchaj, za 5 minut wrócę do domu, bo jestem z widzami, wiesz? Czekaj, koteczku, to za chwilę do ciebie zadzwonię. Daj mi minutkę, dobrze? Bo teraz nie mogę rozmawiać. Za minutkę. Ale nie mogę, bo ja od 20 za minutę oddaję telefon. Aha. Nie wiem. Chcę, żeby pana przysłuchać na okoliczność złożonego zawiadomienia tutejszej prokuratury w dniu 26 marca 2023 oraz wiedzy na temat molestowania dziecka Marii Knaga. To jeszcze nie słyszałem. Znaczy słyszałem, ale nie wiedziałem, wtedy będzie to poruszane, no. Ale wie pan coś na ten temat? Złożył pan jakieś zawiadomienie do prokuratury? Nie, ja nic nie składałem. Kto złożył? Nie wiem, kto złożył. Nie wiem, kto złożył. Ja nigdy nie złożyłem żadnego. Maria Knaga to jest to dziecko? Marek Knaga? Maria. Maria, tak. To jest dziecko? Tak. I ktoś molestuje to dziecko? Znaczy ja nie mam takich informacji. To po co pan mi tutaj? Czemu oni chcą, żeby pana przysłuchać? Dobra, to trzeba szybko wdrożyć w uniwersum. No mówię pan, żeby ja coś wiedział w ogóle, no, o co chodzi, bo... No jest po prostu taka laska, czy laska. Baba tam po 50, Ela Gawin. No. No mocno jebnięta, że tak powiem. I ona jest niby youtuberką. Okej. No i zabrali dziecko do domu dziecka. Poniekąd z mojego powodu. Okej, czyli przyczynił się pan do tego. No tak, ale to jakby cała społeczność jest za to wdzięczna, no bo to dziecko w końcu ma jakieś tam szanse na normalne życie, nie? No. Bo ona po prostu zadzwoniła do mnie. Czy jest pana znajoma? Nie znajoma, no to ja ją poznałem też przez internet, oglądałem i parę streamów, nie? Taka pato youtuberka, pato streamerka, o. Zadzwoniła do mnie kiedyś w szale i zaczęła właśnie, żebym przyjechał, zabił ją, zabił jej dziecko, podała adres szkoły, jakiś tam rozkład zajęć tego dziecka i ja tą rozmowę Nie ja nagrałem, ale powiedziałem, że dałem to na głośnik i powiedziałem, że to nagrywali tam właśnie jacyś ludzie w internecie, bo to puszczałem na Discordzie, takim komunikatorze. Okay. No i ktoś to nagrał, zgłosił na policję, oni pojechali, zabrali to dziecko, no i ja teraz jestem jako świadek w tej sprawie. Okej, dobra, to wszystko wiadomo. Czeka pan chyba, protokół przygotować, dane wpisać, a tyle roboty. Na spokojnie, dobra. To całe nagranie to na YouTube nawet dalej jest. Tak? Dobra, no to jedziemy z koksem. Powolutku, na spokojnie. A pan nie chciał podać swojego adresu zamieszkania? Ja. No. Czemu? A, może się ukrywam.
Nie no, nie przyszedłem tutaj przecież. Nie wiedziałem, czy do końca... Nie posiadamy dokładnego adresu, po rozmowie telefonicznej wyrzemiony zobowiązał się do stawiennictwa i to wszystko. Tak. Nie chciał podać swojego adresu zamieszkania. No bo ja nie byłem pewny, czy to policja konkretnie dzwoni, bo też już tam nieraz, ona też mój adres podawała, a tam później domagają mi się, że nie miał płacone. Okej, dobra. Tylko wie pan, z jakiego komórkowego dzwonili? A ja nie wiem. Nie pamiętam. No okej, ma pan rację poniekąd, tak? Że naprawdę nie wiadomo, kto teraz dzwoni w tych czasach. Trzeba być ostrożnym. Dobra, to są połączenia świadka. Jedno jest dla pana, druga kopia dla mnie jest na końcu z datą i dzisiaj z datą i podpisem. Czy ja mam podpisać, tak? Tak. No obok pan sobie na biurko położył. Tu pan ma załącznik adresowy, u góry wpisać mi nazwisko, to jest zamieszkanie i dwa razy podpisać, dobra? Mhm. Ja tylko tyle, że pan dostał, bo na protokole pan musi podpisać, że pan to ode mnie dostał. To jest taka po prostu formalność, ale dla siebie to po co pan? Chyba, że pan chce, ja mogę panu podpisać. Nie. Bo nie wiem po co właśnie. Czym się pan zajmuje? Niczym, jestem youtuberem. To jest zawód? Jesteś youtuber czy bezrobotny? Bezrobotny lepiej. Uzyskuje pan jakieś nie wiem, zarobki z tego tytułu? No to sami się zdarzy. Ale czas na. Z tego pan się utrzymuje? No. Da radę? To wszystko drogie. Najęcie, mieszkania, życie. No. Czasem się zdarzy. Co to trzeba zrobić, żeby się zdarzyło? A ja nie wiem, no po prostu trzeba robić content. Miał pan kiedyś karę za fałszywe zeznanie lub oskarżenie? Nie. Stosunek świadka do strony? No, obcy. No, ja pana puszczam składanie fałszywych zeznań z karami, tak? Mhm. To swoje. Dobra, co pan w takim razie piszemy? Czyli co, rozumiem, że nic pan nie wie na temat złożonego zawiadomienia do prokuratury. Miał pan taką wiedzę, że ktoś inny to zrobił? Tak. Miał pan taką wiedzę? Wiedziałem, że jest sprawa o tym. Okej. Dobra, a kto to zrobił? Tego to nie wiem. To pewnie też się anonimowo mógł zgłosić. Nie wiem. Skąd pan się dowiedział, że takowe zawiadomienie wpłynęło? Od samej zainteresowanej. No wszystko opowiadam. Na tych streamach, okay, nie? Dowiedziałem się od... Jak ona to na imię ma? Ela Gawin. Elżbieta? Tak. Kregoska, youtuberka, streamerka, fotograf, filmoznawca. O, jakieś rozmowy telefoniczne pan to przekazał? Nie, ona robi co piątek streama na YouTubie i tam. Pan ogląda, tak? Tak. Czy można napisać, że z internetu pan się dowiedział? Znaczy prywatnie też mi to mówiła kilka razy. Po prostu wiem, co mam, powiedziała mi, co mam zeznawać. Tak? Nie no, powiem panu tak, możemy to zamknąć w dwóch zdaniach, po prostu napisać, że moje zdania pokrywają się ze stanem faktycznym tego nagrania, które zostało udostępnione i tyle, no po co ja tam mogę więcej dodać? Jakby policja ma całe nagranie tej rozmowy i... Dobra, to już widzę Gawin. Dobra, a na temat molestowania dziecka? Tam jakieś molestowanie miało miejsce?
Nie wiem, czy miało miejsce, no bo nie mogę tego wiedzieć. Spekulacje były takie. To ja właśnie nie wiem, czy ona, czy tutaj chodzi o to, że ona kogoś oskarżyła o molestowanie, czy ona molestowała? Ja takiej wiedzy nie mam. A. Ja nie prowadzę tej sprawy, tylko pana przesłuchuję z tego względu, że pan nie jechał do... Do Krakowa. Krakowa. Chyba, że pan chce, to panu wezwanie wystawię. A, nie trzeba. No, tutaj idzie o molestowanie dziecka. Nic, co piszemy, nic konkretnego na ten temat nie wiem, tak? No nie, no, to wszystko jest udokumentowane na jej streamach, no. To jest po prostu chora baba i ją trzeba leczyć. I ona po wszystkich pomawia o pedofilię, o jakieś szpiegostwo. Dziecko jej zabrali nie dlatego, że namawiała do zabicia, tylko po prostu... Dobra, ale nigdy, że tak powiem, takiego zdarzenia nie był pan świadkiem. No nie, no jak mogę być świadkiem? No, pytam, no. Wszystko wina lewicowych urzędów. Skąd pan tą wiedzę uzyskał z tych... Wszystkie informacje ona sama mówi. Jakby wszystkie molestowania, zabicia, próby, namawianie. To wszystko... To Elżbieta, tak? Tak, wszystko od Elżbiety wychodzi. A co, no, opowiada to na internecie, tak? Na tym streamie? No tak, na streamach, no. Dlatego mówię, tutaj nie jestem potrzebny, bo to oni sobie odpalą tego streama i... Jak ty się piszesz na streamie? Cytyr E.A.M. No dobra, no ale też jakiegoś bloga prowadzi czy coś? Czy... Nie, no prowadzi ten kanał na YouTubie i prowadzi serwer Discord. Okej. Okay. I tam po prostu się uzewnętrzni. A to jest na YouTube czy? Na YouTubie, no. Dobra, to co, wszystkie jakby, nie wiem, jak tam będę pisać, skąd może wiedzieć? A tak naprawdę żadnej wiedzy nie ma, tylko tyle, co pan obejrzał, to wszyscy mogli to obejrzeć, posiadać taką samą wiedzę jak pan. No dokładnie tak. Ja nie mam nic do dodania od siebie. Ale te streamy gdzieś są nagrywane, czy one są gdzieś tam? Są, u niej na kanale wszystko jest, także prokuratura po prostu wystarczy wejść na jej kanał, tam jest wszystko, nie? Dlatego mówię, ja tutaj nie mam nic do dodania. Zresztą oni tam w Krakowie dobrze znają. Tak? No, bardzo dobrze. Parę tygodni zomowcy po nią przyjeżdżają, wyciągają z domu. No dobra, to wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie, tak? No, nie będziemy, jak pan, z niczego... Nie ma co rzeźbić. Tak, to jak pan rzeczywiście, nie wiem, czy był, nie był pan świadkiem bezpośrednim, dowiedział się pan... No, tak, ja byłem, tak, nie namawiała nie... do tego zabójstwa, że to ja miałem zabić ją i dziecko. I to oto się teraz telefonicznie to mnie do tego namawiała. I ja powiedziałem, że nagrałem to, znaczy nie nagrałem, puściłem na żywo tą rozmowę i powiedziałem, żeby ktoś to zgłosił po prostu, bo to już jest no, za dużo, nie? To jeszcze mam napiszmy, tak? Bo jakby trafiło na kogoś gorszego, no to mógłby być przypał. Ona mi podała rozkład zajęć tego dziecka, adres szkoły. Ponad tej mamy, tak? Tak. Ponad to prowadziłem, kiedy, pamięta pan kiedy to było? O, w listopadzie ubiegłego roku jakoś. Rozmowa telefoniczna? Tak. Z Elżbietą. Tak? Tak. No na podstawie tej rozmowy zabrali to dziecko. Okej, Gavin. Podczas której... Do czego pana namawiała? No do zabicia jej i jej dziecka. Jak się może pan domyślić, nie skorzystałem z propozycji. Myślałem. Napisać nie skorzystałem z tej propozycji, aczkolwiek... No bo daleko do Krakowa jednak. Nie chciała mi wpłynąć biletu. Tak, no. Dobra, rozmowę. Puści pan na głośnik, tak? Tak. I to słuchało kilkaset osób, ktoś to nagrał. Wysłał na policję i
teraz tutaj siedzimy. Na głośniku, na internecie tam słuchali tam, tak? Też na tym streamie. No ja wtedy to puściłem na żywo. Na swoim jakimś tam streamie, tak? Tak. No, treść tych zeznań nie jest tajna, będę mógł o tym opowiedzieć u siebie na streamie, nie? Słucham? Treść tych zeznań nie jest tajna, bo temu to przedstawić u siebie na streamie. Pan co, no ja raczej tego nie opowiadał, tak? Bo ja tak naprawdę nic nie powiedziałem nowego, tylko że wszystko jest w internecie. No bo na pewno będą pytania, na pewno będzie dzwonienie, co powiedziałem i tak dalej. No ale no nic nie powiedziałem, więc... No jak pan nie powie, że warto zostawić na siebie, no ale jak pan tam uważa, tak? Dobra, dół pan sobie schowa. Trzy podpisy, jedna parawka, zapozna się pan ze protokołem, sprawdzi pan poprawność danych, czy się pana dane zgadzają, numer PESEL i nazwisko, dowód osobisty. Tak, przecież jakiś babul może się pojawić. Z tyłu coś zeznań, przeczyta pan. Treść zeznania. Zostałem pouczony, którego treści zrozumiałem. Ja nie składałem zawiadomienia do prokuratury. Nie wiem, kto to zrobił. O złożeniu zawiadomienia dowiedziałem się od Elżbiety Gawin. Jeśli chodzi o molestowanie dziecka Marii Knaga, nic konkretnego na ten temat nie wiem. Nigdy nie byłem świadkiem przedmiotowego zdarzenia. Swoją wiedzę uzyskałem od Elżbiety, gdyż ona o tym wszystko opowiada. Na streamie prowadzi swój kanał na YouTube. Wszystkie informacje na ten temat zawarte są na jej kanale. No i dobrze. Jak pan nie ma nic więcej, to podpisać w tych listach, które zaznaczyłem. No, to chyba jest. No dobra, no to ja pan tutaj, tutaj, tu pan jeszcze porawkę strzeli pod zeznaniami, tak? No. Nie ma? No, jak panu nie robi różnicy, to ja pewnie powiem tam na streamie, co zeznałem. Co pan tam chce, żeby pan robił, to nie wymienia pan nie zmienia nazwiska. No ja nawet nie wiem, przecież. Gdyż ja sobie tego nie życzę. Dobrze, dobrze. Dobra, prowadzę panu. Pan nie sprawdzić status mojego prawa jazdy? Status pana prawa jazdy? Tak, bo ja mam tam jakieś mandaty. Nie wiem, ile mam punktów w ogóle. Muszę to w końcu uregulować. Pan co, ile pan punktów ma, to ja też takich więcej nie będę miał. No. Ile punktów, to pan sobie może zajrzeć we mną obywatel. A na chwilę obecną ja tu pana widzę, że pan masz z zeszłego roku, z marca, przekroczenie prędkości od 30 do 40. On dostał pan jakiś mandat, trochę punktów karnych i tak w 2021 też jakieś przekroczenie prędkości. I w 2020 roku nie mają przy sobie dokumentów wymaganych. No, nie ma pan, ma pan dwa wykroczenia tak naprawdę, no trzy. No, jedno jest bezpunktowe. W ciągu trzech lat ma pan dwa wykroczenia, no pan pewnie żadnych punktów nie masz. No super. Się pan pewnie wyzerowały... Bo to chyba przez 12 miesięcy, jak nie popełnił... 12 miesięcy, teraz od... Od tego czy od zeszłego roku są przez 2 lata punkty się utrzymują. Wydaje mi się, że od początku tego roku przez 2 lata się. No to trzeba by doczytać, bo ja nie jestem w ruchu drogowym, że tak powiem, nie śledzę tego, ale... Tyle mi wystarczy. No to raczej mam luz. No pan, no spokój. Zatrzymany raczej nie jest, tak? Ma pan prawo jazdy, status wydany. No. Czy ma pan uprawnienia? No mam. A ile punktów dokładnie, jeśli pan chce zobaczyć, to właśnie na ten e-obywatel. Okej. Bo ja tego panu nie jestem w stanie, że pan sprawdzić. To mogę się dowiedzieć, co pan za wykroczenia ewentualnie popełnił, czy ma pan zatrzymane prawo jazdy,
No jakbym miał przekroczone punkty, to bym zatrzymany. To widziałby pan chyba. No. No właśnie, no to jest git. No.